Siedlecki magazyn kulturalny, magazyn Centrum Kultury i Sztuki imienia Andrzeja Meżeryckiego, Scena Teatralna Miasta Siedlcy. Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania naszego programu. Szanowni Państwo, to najnowsze wydawnictwo Teatru S. To płyta pod tytułem Teatr S Dzieciom. Wydawnictwo, które swoją premierę miało w Dzień Dziecka, więc 1 czerwca. Dni temu kilka. Tą płytę mamy, tą płytę będziemy promować, rozdawać najmłodszym miłośnikom teatru, bo na niej znalazły się fantastyczne utwory z przedstawień Teatru S. Tych przedstawień, które dedykowane dzieciom były właśnie, a więc o piracie Buciorze, który zgubił skarb i zyskał przyjaciela, Duszek Śmieciuszek, bajkowe Siedlce i wiele, wiele innych tych, które młodzież zna, lubi, ceni, lubi słuchać przede wszystkim. To wszystko zebrane jest na jednej płycie. Są to rzecz jasna utwory wybrane. Muzyka Waldemar Koperkiewicz i Robert Protasewicz. Warto tą płytę mieć. Teatr Dziecięcy Dramma Mia pracuje. Pracuje w tym sezonie pod kierownictwem Urszuli Gotowickiej i 6 czerwca, drodzy Państwo, miała miejsce premiera najnowszego przedstawienia, a może wydarzenia artystycznego, bo chyba najbardziej to określenie pasuje do tejże premiery. Na Wyspie Dramma Mia to tytuł tego przedsięwzięcia. To wydarzenie, które składa się z etiud, piosenek, choreografii, które wybrały, ułożyły przede wszystkim same dzieci pracujące w tymże teatrze dziecięcym Dramma Mia. Zapraszam, popatrzcie Państwo, byliśmy z kamerą, rzućcie okiem, jak młodzież fantastycznie pracuje i przy okazji niesamowicie dobrze się bawi. Chciałabym tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tu jestem i jestem bardzo podekscytowana tym, co się tutaj dzieje. Dla mnie przyjście do teatru to jest dopiero sukces. Drugim sukcesem to będzie właśnie wystąpienie przed tymi wszystkimi ludźmi. Moim zdaniem wszystko powinno wyjść dobrze, bo pani Ula dobrze nas przygotowywała. Na początku się trochę stresowałam, że mi trochę tam coś nie wyjdzie, ale jak poćwiczyłam z całą ekipą tutaj, no to wszystko jest dobrze. Myślę, że z takimi osobami wszystko wyjdzie dobrze. Mam nadzieję, że wszystkim z nas pójdzie dobrze i trzymam też za wszystkich kciuki. Dziwna rzecz z tymi rzekami i drogami. Widzi się je, jak pędzą w nieznane i nagle nabiera się strasznej ochoty, żeby samemu też znaleźć się gdzie indziej. Żeby pobiec za nimi i zobaczyć, gdzie się kończą. No i jestem dumny z każdego, że zrobił tą stronę teatru, którą umie i którą uwielbia. Bardzo się cieszę, że wszystko wyszło. Trochę się stresowałam, że nie wyjdzie nam etiuda, ale wszystko poszło dobrze i tak jak powinno. I no, z jednej strony też mi jest trochę smutno, że już się skończyła ta przygoda jedna, ale myślę, że to jeszcze nie jest koniec z teatrem u mnie. Generalnie właśnie bardzo mi się podobało to, że cała grupa jest taka zgrana i że wszyscy mieli możliwość tak jakby się wykazania tutaj i nie było takiej osoby, która nie robiła nic. Odkąd pamięta, zawsze stała na toaletce obok lustra. W białych baletkach wychylona, w powietrzu uniesiona nóżka. Nudziła się wśród bibelotów, kurz wyłapując w suknię złotą i tylko z dołu perski dywan czasami puszczał perskie oko. Przed premierą się bardzo stresowałam, w ogóle myślałam, że nic nie wyjdzie, a teraz już jest taki luz, że wyjdzie wszystko, już wiem, że nie trzeba się tak stresować i chciałabym nawet jeszcze więcej, że no za krótko to było dla mnie teraz. Bardzo się stresowałam na początku, bałam się, że pomylę albo tekst, albo w ogóle za późno wyjdę, ale jak tylko był już ten pierwszy występ, to już tak gładko poszło bardzo.
bardzo dużo się szykowaliśmy też przez to i pani Ula nam właśnie takie różne formy pokazała teatru, a to takie właśnie formy cienia, jak się takie właśnie takie różne formy i bardzo się z tego cieszę i bardzo bym podziękowała pani Uli za to wszystko, jak nas przygotowała. W Teatrze Drama Mija jest bardzo fajnie, ponieważ jest tu bardzo miła atmosfera, wszyscy się lubią. Bo widzisz, kiedy tylko nowe dziecko roześmieje się pierwszy raz, wtedy rodzi się nowa wróżka. A ponieważ ciągle są nowe dzieci, więc ciągle są nowe wróżki. Najbardziej mi się podoba to, że nie robimy akurat tej rzeczy, ponieważ pani nam każe, tylko po prostu w domu możemy sobie pomyśleć i wymyślić nową scenę. Pozwala nam realizować swoje rzeczy, że jak na przykład ktoś chce zaśpiewać, coś spróbować, to pani to pozwala. Tylko mówi ostrożnie tutaj, uważajcie na to i na to i pozwala po prostu na to wszystko. Możemy robić to, co chcemy praktycznie. Próbujemy różnych technik i no to jest bardzo fajne, bo poznajemy i wtedy możemy wyczuć, która technika nam najbardziej odpowiada. Pani po co do lekarza? Ja proszę panią, pana przyszłam, bo mnie wszystko boli. Od tego przyszczepu, co jest zgrzyta w żołądku, no i też od tego przyszczepu katastrofa! Bolą kolana, od kolan boli serce, od serca puchną mi stopy. A jeszcze jedno, proszę pana, ja to panu powiem, że sąsiadka z naprzeciwka kupiła większy telewizor. Ja myślę, że to moja przyjaciółka. Dla mnie najlepszy to jest występ jeden na jeden, podzielić się tym z widzami, tym, co czuję, jakie mam emocje. Czuję radość, że w końcu mogłem, nie musiałem robić z całego występu przed rodziną tajemnicy, tylko że teraz mogli się o wszystkim dowiedzieć. Czuję się tu jak w domu, tak przyjemnie, przytulnie i dużo tutaj kolegów, koleżanek poznałam i jest po prostu super. Lubię teatr po prostu, lubię w nim uczestniczyć, występować na scenie, no ale jest jednak jeszcze trema. Bardzo zadowolona z naszego spektaklu, wszystko się udało. Mam nadzieję, że w następnym roku będziemy mogli wykorzystać wszystkie pomysły, które jeszcze, na które nie było miejsca. Abramakabra! Niech to szczur popieści! Koniec tych bajek o szalonej treści! Abramakabra! Nie mówcie nikomu! To tylko fantazje znudzonych aktorów. Świat ma się dobrze! Gadałam ze światem. Wziął sobie urlop, ale wróci latem. Wszystko mi się podobało, bardzo fajny spektakl. Mam nadzieję, że więcej będzie takich fajnych spektaklów. No i pozdrawiam wszystkich, co grali. Moje wrażenia po spektaklu, jak najbardziej pozytywne, ogrom wzruszenia. Dzieci były po prostu sobą. Widać było ogrom pracy włożonej i takiego serca w ten cały spektakl. Opowieść była i śmieszna, i zabawna, i pełna takiej dziecięcej energii. Porywała wszystkich widzów. Mi się bardzo podobało. Chciałabym w tym teatrze występować. Bardzo mi się podobało, jak te dziewczynki tak ładnie śpiewały. Na wyspie Drama Mija, inaczej nam czas mija. Od rana aż do zmroku. Pora roku, to pora wyobraźni,
18. koncert charytatywny Hot Summer Party 2021 odbędzie się w naszej sali teatralnej 12 czerwca o godzinie 17. To koncert w ramach akcji Dzieci Eurolingua, dzieciom lokalnie i międzynarodowo. To podczas tego koncertu będą dzieci pomagać dzieciom, swoim rówieśnikom z domu dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, z domu dziecka pod Kasztanami, ale także z domu dziecka w Solecznikach na Litwie. Podczas tego wydarzenia młodzież zaprezentuje swoje umiejętności wokalne, swoje umiejętności teatralne, no i oczywiście przede wszystkim swoje umiejętności językowe. Zapraszamy. Kabaret Hrabi to grupa, która doskonale jest znana publiczności, także w naszym mieście. Wielokrotnie bywali chociażby w naszej sali teatralnej, prezentowali swoje programy na naszej scenie teatralnej. Tym razem w programie Ariaci zaprezentują się 13 czerwca o godzinie 16 i 19. W poprzednich naszych magazynach informowaliśmy Państwa o wielkiej premierze, wydarzeniu, które już niebawem na naszej scenie teatralnej się odbędzie. To najnowsza premiera spektaklu widowiska artystycznego, widowiska muzycznego Teatru S, widowiska pod tytułem Lipstick on the Glass – Tribute to Manam. Drodzy Państwo, usłyszymy podczas tej premiery, tego i w tym widowisku, największe przeboje Manamu. Będą cykady na cykladach, będzie tytułowy Lipstick on the Glass, będzie boskie Buenos, a przeniesie nas w czasy największej świetności zespołu Manam, zespołu, który zrewolucjonizował polską scenę muzyczną, zespołu, który w latach 80. grał jak nikt, zupełnie inaczej. Przeniesie nas więc Dorota Kaczorek i Orkiestra Teatru S. Dorota Kaczorek, świetnie śpiewająca, niezwykle elektryzująco, w sposób bardzo zajmujący, śpiewająca partię Kory Jackowskiej. Natomiast Orkiestra Teatru S w składzie Marek Matwiejczyk, Krzysztof Chromiński, Robert Protasewicz, a także Daniel Popek, Andrzej Maleńczuk zaprezentują Państwu muzykę Marka Jackowskiego. Drodzy Państwo, czekamy na to wydarzenie, czekamy na tą premierę. Mamy nadzieję, że Państwo również. Raz jeszcze powtórzę dobitnie. Drodzy Państwo, 18 czerwca, godzina 19, scena teatralna miasta Siedlce. Warto tu być tego dnia, bo Lipstick on the Glass, Tribute to Manam w wykonaniu artystów Teatru S. Zapraszamy. Szanowni Państwo, drodzy artyści i ci wszyscy z Państwa, którzy być może swojego artystycznego talentu jeszcze nie odkryli, ale czują, że gdzieś tam on się tli. Otóż 14 i 21 czerwca o godzinie 19 chór miasta Siedlce czeka na Was. Przyjdźcie, będą przesłuchania. Być może chcecie prezentować się, chcecie śpiewać w chórze miasta Siedlce, chcecie z nim podróżować, chcecie występować na scenie, ale przede wszystkim być może chcecie przeżyć przygodę swojego życia. Zapraszamy. I to już wszystko na dzisiaj. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami, że przychodzicie, ale zaglądajcie na naszą stronę internetową, śledźcie nasz profil na Facebooku i z radością ogłaszam Państwu, że mamy już nowy numer Sceny 24. Wszędzie tam znajdziecie informacje o najnowszych, najświeższych przygotowaniach wydarzeń artystycznych, nad którymi dla Was, moi drodzy, pracujemy. Aha, nie zapominajcie również o naszym kanale na YouTubie. Warto go subskrybować. Do zobaczenia.